Trzy odcinki kariery widzę wem w trzy dni. Dla mnie to oczywiście żaden problem, oczywiście żartuję, ponieważ no, ta kariera widza właśnie w Widzewie Łódź no, nie poszła tak, jak bym tego oczekiwał, zarówno pod kątem wyników, jak i pod kątem czasu, w którym tę karierę nagrywam, ale powodów było sporo, przede wszystkim ostatni semestr moich studiów albo, albo fakt, że pewnego weekendu po prostu mój głos postanowił przestać działać, no ale wracamy, wracamy do Widzewa 18 marca. Marcia. Jeszcze jedna taka historia, że wczoraj nagrałem odcinek kariery w Dynamo Zagrze, oczywiście, która jest dla, dla osób wspierających kanał na mojej stronie internetowej i. Mm, i po całym nagraniu półgodzinnym no nagrywałem to godzinę ale wyszłoby by półgodzinne nagranie okazało się, że źle ustawiłem jakość nagrywania i nagranie poszło do śmietnika. Dlatego taka ostatnio mnie, między innymi słaba aktywność na moim kanale. Dziś wracamy do Widzewa w 26 kolejce. Lot to ekstra klasy. Mamy 6 punktów straty do Lecha, ponieważ Lech Poznań zremisował swoje spotkanie z Krakowią 0 do 0. A więc Przyjaciele z Krakowa kolejuszowi za bardzo nie pomogli. Poza tym, jeszcze taka ciekawostka, że w półfinale w ogóle Pucharu Polski kolejusz doszedł do takiego momentu, że będzie grał ze swoimi rezerwami. Dlatego trzymamy wszyscy kciuki mocno za rezerwy. Następnie będziemy trzymali za Legię Warszawa, która musi gdzieś tutaj punkty Lechowi odebrać. Mamy do końca oczywiście pięć kolejek, i tak jak wspominałem Wam wcześniej, zobaczymy prawdopodobnie tylko dwa mecze rozgrywane. Normalnie na boisku, a całą resztę meczu będziemy symulować, oczywiście, ponieważ te kariery muszą się kończyć w trzech odcinkach, a inaczej nie byłoby na to możliwości. Tak więc pierwsze. Przepraszam, także pierwszy mecz, który dziś zobaczymy, odbędzie się na naszym stadionie z Arką Gdynia. No i jak wiecie, chciałem mieć jakieś dwa składy: jeden, który będzie rywalizował na arenie europejskiej, drugi, który będzie rywalizował nieco bardziej w Lidze. No, koniec końców skupiamy się już tylko na celu, jakim jest Mistrzostwo Polski. Eee, specjalnie oczywiście odpadając z Ligi Europejskiej z SC Bragą. No i ten skład już zresztą omawiałem w poprzednich odcinkach, więc. Specjalnego zaskoczenia nie będzie. Nie powinienem robić specjalnych rotacji. Gdybym ja był menadżerem widzewa, to raczej pozbyłbym się. No, połowy, połowy minimum tych piłkarzy, którzy są słabsi, którzy znajdują się od ławki rezerwowej w dół, tak więc na niektórych no, po prostu nie będę kompletnie piłkarzy zwracał uwagi. Dziś mamy, jak wspomniałem, 18 marca 2023 i przesymulujemy sobie meczek z Arką Gdynia. Kursik na nasze zwycięstwo wynosi 1.40. Wyjdziemy na mentalności standardowej z elastycznym stylem gry zespołu i zobaczymy, czy Gdynianie postawią się naszemu Widzewowi na drodze do Mistrzostwa Kraju. Później będziemy mieli jeszcze, jak widzicie, przerwę reprezentacyjną, ale na reprezentacji tutaj się oczywiście skupią, nie będę. I wygrywamy 3 do 0 po golach Eneko Kapilli oraz dwóch trafieniach Jarosława Niezgody. Tak więc zawodnicy z pozycji 10 i 9 dali nam to wysokie zwycięstwo z Arką. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby właśnie w ten sposób rozgrywać, rozgrywać te mecze, że... Poustawiam tylko taktykę, niekiedy zrobię jakąś zmianę, dostosowując zespół do rywala, i będziemy w ten sposób to wszystko kontynuowali. Dlatego oczywiście dalej jesteśmy na drugim miejscu w lidze, ale tracimy już tylko trzy punkty do liderującego kolejorza. A do końca oczywiście tego, do końca całego tego sezonu pozostało aż 11 kolejek, więc wszystko naprawdę może się zdarzyć. Widzimy się teraz tuż przed meczem z Krakowią. Mamy dwa dwa mecze z krakowskimi zespołami, a jeżeli chodzi o zespół, z którym zobaczymy mecz, to będziemy na pewno oglądali spotkanie z Jagielonią Białystok, ponieważ zajmuje ona wysokie czwarte miejsce i może to być nawet ciekawsze mecz niż ten z Legią Warszawa. Jesteśmy tuż przed spotkaniem z Krakowią, która jest na dziesiątym miejscu w tabeli ekstraklasy. Zespołem, który bardzo źle radzi sobie, tak to można określić, pod pressingiem, dlatego zmianą na ten mecz w naszej taktyce będzie ustawienie ultra, ultra dużego właśnie pressingu. Jeżeli chodzi o składik Krakowi, on powinien wyglądać mniej więcej właśnie w ten sposób. Zawodników w formie mamy, możemy wymienić m.in. prawego skrzydłowego Floriana Hansa, Przybysza z Niemiec, dobrymi atrybutami dośrodkowań czy driblingu. Jak widzicie para stoperów również jest na naprawdę wysokim poziomie, a więc symulujemy ten dzień 31 marca, czy ten meczyk, już tam na horyzoncie czeka na nas Wisła Kraków. Natomiast swoje spotkanie Lech z Legią Warszawa rozegra jutro, 1 kwietnia i wcale nie jest to żart. I wygrywamy po raz kolejny bez straty gola. Eneko Kapija oraz Drew Yearwood z dobywcami bramek. Nie powiedziałem w ogóle, że na ten mecz e, nie zabrałem kontuzjowanego niestety Floriana Szykowskiego, który zakończył niestety ten sezon już 2022-2023, co nie jest dla nas oczywiście dobrą informacją, ale mam nadzieję, że jakoś sobie bez niego poradzimy do końca. I widzę w chwili obecnej obejmuje prowadzenie w ekstraklasie. Mamy tyle samo punktów co lech Poznań, ale i tak wyżej się znajdujemy. Ta pozycja oczywiście w rundzie zasadniczej jest bardzo ważna w kontekście późniejszej walki w grupie mistrzowskiej, bo jak wiadomo, jeżeli będziemy mieli tyle samo punktów co kolejosz, no to ta drużyna będzie wyżej, która właśnie zakończy wyżej sezon ten zasadniczy, te 30 kolejek. Tak więc lecimy sobie kolejne 8 dni i zobaczymy się tuż przed spotkaniem z krakowską, tym razem Wisłą. A zobaczmy sobie jeszcze dzisiaj tego 1 kwietnia o godzinie 18.00 Legia Warszawa przy Łazienkowskiej, to jest ważne, podejmie drużynę Lecha Poznań, naszego głównego, zdecydowanie głównego rywala w walce o Trofeum mistrzowskie, i proszę bardzo, Legia ratuje nas i no może nie pozostawia nas na pierwszym miejscu w tabeli, ale doprowadza do tego, że teraz do zespołu z ulicy Bułgarskiej w Poznaniu tracimy już tylko jeden punkcik: 66 lech, 65 widzew, żadnego dzielenia punktów już oczywiście tutaj nie ma. No i zobaczymy, zobaczymy, nie ma. Nie ma, nie ma dzielenia punktów, nie ma. Zaraz zresztą się przekonamy. 12 punktów przewagi nad Lechią, która jeszcze ma mecz do rozegrania. Lechia już chyba raczej odpada z tego, z tego wyścigu o mistrzostwo. 7 dni, 11 w tabeli Wisła Kraków. Nic prostszego. I tak to powoli sobie leci w naszym łódzkim widzowie. 8 kwietnia 2023 roku. Meczyk z Wisłą Kraków. Tuż po naszym meczu rozegra swoje spotkanie Lech Poznań, no ale na tym się już aż tak nie będziemy skupiali. Wisła oczywiście przystępuje do tej kolejki z miejsca 11, jak już to wspomniałem. Forma, jeżeli można mówić o formie Wis Wisły Kraków, nie, no jest po prostu nierówna. Możemy sobie sobie przeanalizować skład rywali. 4-2-3-1 z potężną dziurą w środku przynajmniej tak to wygląda na papierze Ayman Asou jest piłkarzem w najwyższej formie znowu kolejny prawy, prawy pomocnik tym razem marokańczyk który jest najlepszym punktem swojego zespołu no niewiele o tym piłkarzu akurat wiemy ale wcale wcale nie musimy przejdźmy do natychmiastowego wyniku żadnych zmian w składzie pressing pozostał na takim samym Poziomie jak, jak to miało miejsce ostatnio Aha, chyba muszę wejść najpierw w skład I dopiero teraz natychmiastowy wynik Zobaczymy jak tam Nasz widze z Wisełką sobie poradzi A później kolejny wielki klasyk Czyli spotkanie z Legią Warszawa, no zobaczmy, 3 do 0 Oskar Berg, który w poprzednim meczu, tego nie pokazałem, zdobył dwie asysty. Nie, w jeszcze poprzednim meczu zdobył dwie asysty. To był no, naprawdę bardzo udany mój transfer. Zresztą Mateusz, właściciel tego sejwa, również takiego transferu dokonał. 23-letniego Duńczyka już ma 6 asyst i trzy bramki na koncie w ośmiu spotkaniach. Lotto Ekstraklasy, naprawdę. No nie polecę wam go, ponieważ to jest Newgen. dopuściliśmy tylko jednego, do jednego celnego strzału drużynę gości, Jarosław Niezgoda i Kwietniewski, dwaj byli legioniści dołożyli, ustalili wynik tego spotkania, no i znowu mamy tą przewagę letką, le, letką lekką nad, nad Lechem, no i mam nadzieję, że uda się ją utrzymać, możemy sobie przekontynuować jeszcze jeden dzień, dwie asysty Mikołaja Kwietniewskiego, ja sobie dokładnie spojrzę już poza nagraniem, jak to wszystko w tym spotkaniu wyglądało, no i zobaczmy. Lech przy Bułgarski podejmuje Śląsk, no i takim samym rezultatem kończy się również mecz drugiego pretendenta do tytułu mistrzowskiego. Zostały tylko dwie kolejki do rozegrania w tej rundzie zasadniczej: kolejka z Legią, kolejka z Jagielonią. Legię sobie przesymulujemy, Jagielonie sobie zobaczymy. No to do zobaczenia. Paradoks jest taki, że będący w najwyższej formie w zespole dzisiejszych gospodarzy, w zespole Legii Warszawa Pedro Amaral, no jest lewym obrońcą. Zaatakujemy prawą stroną dzisiaj drużynę właśnie Legii Warszawa, ponieważ no często bardzo legioniści tracą właśnie z tej strefy boiska bramki po akcjach z tej strefy boiska. Jeżeli chodzi o nasz zespół, zagramy dzisiaj z kontrataku. Legia naprawdę ma czym postraszyć, dlatego zagram nieco bardziej asekuracyjnie. Żadnych zmian kadrowych w składzie właśnie na to spotkanie. Powoli wraca Rudol do, będzie Wracał Rudol do naszego składu. Seba. Jarosław Niezgoda. 92. minuta i Jarosław Niezgoda, były legionista, strzela gola na 2 do 1. Coś pięknego. 15 kwietnia, urodziny. Dzień moich urodzin, w którym absolutnie nie wygrywam nigdy spotkań w Football Managerze Teraz nareszcie za sprawą Jarosława Niezgody. Ta prawidłowość smutna się. No i zobaczcie, prawy skrzydłowy. To, o czym mówiłem. Akcja prawym skrzydłem e, Oskara Berga. No, któż by inny mógł zaliczyć asystę przy tak ważnym golu. A więc jednak główka pracuje. Warto sobie przeanalizować rywala przed, przed tym meczem. A z ciekawości jeszcze bym zobaczył w ogóle. Może, żeby podbudować moje ego. A nie, tutaj jak padł drugi gol. Niezgoda, proszę bardzo. Jaka piękna wrzutka. Eneko, kapili. No naprawdę, bardzo mi się tu podoba. 3 do 4 dni niestety kontuzja Mikołaja Kwietniewskiego. Pochwalimy jeszcze oczywiście naszą 9 Teczkę, która to już ma w tym sezonie bramek na koncie 32. What the fuck! 34 spotkania, 32 gole, i rozsława niezgody. Polecam tego Alegrowicza zdecydowanie. A więc żegnamy się już z przedostatnim kolejką rundy zasadniczej ekstra I widzimy się 22 kwietnia na decydującym o miejscu końcowym w tabeli w rundzie zasadniczej spotkaniu z Jagielonią Białystok. Oczywiście w białym stoku. Sobota 22 kwietnia 2023 roku, godzina 15, i wszystkie zespoły rozegrają dzisiaj swoje mecze właśnie o tej godzinie, z uwagi na to, że jest to kolejka ostatnia. W ogóle na poprzednim wejściu powiedziałem, powiedziałem, że czekamy na wyleczenie kontuzji Sebastiana Rudola. Chodziło mi oczywiście o wyleczenie kontuzji Adama Dźwigały, co w końcu nastało, ale póki co jestem naprawdę zadowolony z mojej, między innymi, pary tutaj stoperów, więc nie będę na siłę tutaj, Zmieniał zwycięskiego, jakby składu. Widzimy się tuż przed spotkaniem z Jagielonią, na którym zagramy z kontrataku i zaatakujemy. No, już nie będziemy atakowali tym prawym skrzydłem, to jednak nic dwa razy oczywiście się nie zdarza. Zobaczymy, jak Jelonia okupuje czwarte miejsce w tabeli lotto ekstraklasy. My okupujemy miejsce drugie. Jeżeli, jeżeli Lech Poznań straci punkty, my wygramy to oczywiście, wskakujemy na miejsce pierwsze. Lech jest świeżo po gwałcie na, dokonanym na swoich własnych rezerwach takie lekkie kaziroctwo, no i naprawdę kiedy patrzę w ten terminal, to jestem pełen obaw, czy to mistrzostwo faktycznie w tym sezonie uda nam się zdobyć. No ale trzymajcie kciuki, Sandecja będzie tym zespołem, który postara się postawić Lechowi Poznań. No a w finale Pucharu Polski taka jeszcze ciekawostka, kolejosz zmierzy się właśnie z naszym dzisiejszym rywalem, czyli Jagielonią. Teoretycznie w, pod względem tabeli formy ostatniej zespołów drużyna Jagielloni-Biały zajmuje dopiero dziesiąte miejsce. W tabeli mamy składy drużyny z Białego Stoku. Jest w środku obrony m.in. Mateusz Wieteska, z którym też wiążą się ciekawe historie z moich poprzednich karier. Niestety Lech już prowadzi sandecją naprawdę. No nie spuszcza nogi z gazu. Nie wiem, możecie napisać mi w komentarzach, czy kiedykolwiek skupi, czy kiedykolwiek... Trafiliście na, na takie spotkanie, na, takie, na, taki, na taką drużynę prowadzoną przez sam komputer. Na drużynę, która po prostu tak absolutnie dominuje polską ligę. No nigdy w życiu. O Boże, ale było blisko teraz gola przez widze, która aż tak ciśnie w swojej, w swojej tej właśnie w naszej polskiej lidze. 32 minuta jest rasak. Niefortunne podanie Gawrona prosto pod nogi naszego środkowego pomocnika i Drew Yearwood. Proszę bardzo, jeszcze z Daba zrobił. Drew Yearwood strzela gola na 1-0 w Białym Stoku, 32 minuta. Prowadzimy z czwartą w tabeli, obecnie już piątą Jagiellonią Biały Stok, no i ciągle tracimy ten jeden nieszczęsny punkt do kolejorza. No ale oczywiście jeszcze tutaj no, nie wygraliśmy, nie wygraliśmy tego spotkania, musimy zachować pełnie Skupienia. Jedyne czego nam brakuje to tego jednego remisu. Jak widzicie, Lech Poznań zremisował 6 razy, my zremisowaliśmy razy 5. Nie wolno Wam teraz panowie odpuszczać. I jeżeli chodzi o nasz zespół, nieco lepszej formy oczekiwałbym czy to od kapilli, czy od prawej strony naszej defensywy. Początek drugiej połowy, 47 minuta, i niestety z kontratakiem rozpędzają się gospodarze Berardi Olesz. Dobrze, że to jednak nie jest ten Domenico Berardi i nie miał problemów z zatrzymaniem Loria tego nie wiem, czy w ogóle można to nazwać strzałem. Jeden celny strzał na bramkę golkipera Jagiellonii niestety oddaliśmy. No ważne, że oczywiście był to strzał skuteczny, który dał nam prowadzenie w tym meczu. Gawron teraz Loria, nie wiem, czy zauważyliście, jak ustawiał się w linii bramkowej nasz golkiper, ale no miałem, byłem pewien obaw, czy uda mu się wybronić ten strzał teraz po raz kolejny Gawron. Po tej wtopie, którą zaliczył w pierwszej połowie, na pewno chciałby teraz wziąć na barki odpowiedzialność i, 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 i no strzelić tutaj tego ważnego dla Białostoczon gola. Pięknie Rudol na prawej stronie obrony zatrzymał ten dobrze zapowiadający się atak jak Jeloni, nie otrzymał piękne podanie i broni Denę, broni. Świetny bramkarz Jagiellonii, 63 minuta, i po raz kolejny wrzucamy piłkę z rzutu rożnego, ale Wieteska. Nie wiem, nie wiem, czemu to Jagiellonia miała zacząć grę od własnej bramki. No ale mniejsza o to, taka była decyzja sędziego. Minuta 66 i Jarosław Niezgoda rozpocznie kolejny atak. Rasak, nie wiem, co robi Rasak w tym miejscu. Kwietniewski. No, gdyby pociągnął ten strzał po długim rogu, mam wrażenie, że. Na pewno piłka znalazłaby drogę do bramki, tak niestety e, kończy się tylko na rzucie rożnym, który teraz wykona kapija. Wieteska poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Jeszcze raz Hiszpan, podanie na berga. Nie wiem, czy nie było tam spalonego, ale już jesteśmy w kolejnej sytuacji. Oskar Berg, Berg ale nie, to nie miało prawa się udać. Zszedł z boiska. Mm tak jak mówiłem, nie najlepiej spisujący się i zmęczony już Eneko Kapija w jego miejsce Nowikowas, który znalazł się wśród tych nominowanych do najlepszego Zawodnika ekstra klasy, a, a ja tutaj o nim totalnie totalnie jakby zapomniałem po tym, jak na prawe skrzydło do naszego zespołu przyszedł Oskar Berg. No i naprawdę, no, chyba decyzja o posadzeniu Nowikowasa na ławce wcale nie była taka nieoczywista. Mladenowicz, no od bramką na szczęście jeszcze piłka otarła się chyba o poprzeczkę. Myślałem z początku, że to była interwencja Lori, ale troszkę jednak więcej szczęścia nam tutaj sprzyjało. Kacper raskoś wybija piłkę z naszej, z naszego pola karnego i jeszcze raz walczy jeden z naszych zawodników od futbolówkę. Koniec końców mają Nowikowas. No i czy to będzie ta akcja, która da nam drugą bramkę no i niemal pewność wygrania tego spotkania. Niezgoda dziczek! Rzut karny to tak jest! Dziczek fauluje naszego wielkiego dzika z linii ataku Jarosław nie zgoda, czy w tych strugach deszczu Jarosław również wpisze się na listę strzelców w Białym Stoku. Nic z tego, broni, broni Dene. No i niestety nie ma podwyższenia wyniku, ale dobra, sędzia dolicza tylko dwie minuty. Szanotaim, time zaczyna się najwięcej goli, jakie w życiu straciłem w FM, właśnie miały miejsce w doliczonym czasie gry. Albo może nie było ich najwięcej Ale po prostu były najbardziej bolesne Tak bym to określił Wieteska do dziczka No i półtorej, półtorej minuty zostaje do końca tego spotkania Chyba, że sędzia postanowi, że na pewno Muszę stracić tego gola To mecz będzie trwał do minuty 96. Już takie historie też Między innymi z poprzedniej kariery widza yy, Doświadczyliśmy w spotkaniu z Barceloną W finale Ligi Mistrzów No i nie, no i zobaczcie to Zobaczcie to, zobaczcie to Zobaczcie to Podsumuję to krótko w ten sposób, ale kurde fart. Zostało nam 7 kolejek do zakończenia tego sezonu. Lotto Ekstraklasy, zobaczmy jeszcze raz w kalendarz: Jagielonia, Białystok, Arkadynia, Górnik, Zabrze, Lech Gdańsk, Lech Poznań oraz Brukbet, Termalika, Nieciecza i Zagłębie Lubin, będą naszymi rywalami w tej właśnie fazie. Legia Warszawa znalazła się w grupie spadkowej. Tak to niekiedy już bywa. Oczywiście, jak wspominałem, Lechia już za bardzo nam nie zagraża. Najważniejszy dla nas będzie mecz oczywiście z Lechem Poznań. I powiem Wam szczerze, że nagrywam ten odcinek już ponad godzinę. Yy, godzinę i dokładnie 22 minuty. A z uwagi na to, że dzisiaj chciałbym jeszcze zrobić streama, mowa oczywiście o piątkowym wieczorze, tak? Piątkowy wieczór i spędza przed komputerem, wiem. Dlatego jednak zrobimy wyjątek i nagramy jeszcze jeden po prostu odcinek. nie? Nagramy jeszcze jeden odcinek kariery widza. Skoro nie udało mi się tak naprawdę łagodnie mówiąc, nagrać tej całej kariery w ciągu trzech dni, to również może mi się nie udać, żeby nagrać w te trzy odcinki. Siedem ostatnich meczów grupy mistrzowskiej. To wszystko rozstrzygnie się w czwartym odcinku kariery widza z Widzewa Łódź. I ten odcinek naprawdę będzie już bardzo, bardzo szybko. Wszystkich uprawnionych, oczywiście, zapraszam do śledzenia kariery w Dynamo Zagrzeb. Na ten, na ten weekend powinien się pojawić kolejny odcinek. A jeżeli chcecie uzyskać dostęp do tej kariery, to informacje na ten temat macie w linku w opisie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Miłego piątkowego wieczoru wam życzę i ogólnie miłego weekendu. Cześć!